Dzień dobry Państwu. Początek grudnia, Mikołajki, ale już za niecałe 3 tygodnie święta Bożego Narodzenia. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą książkową i nie tylko książkową, bo również z płytami, które są w naszej ofercie na cep-sklep.pl. Zacznijmy może od płyt. Tutaj co najmniej dwie płyty chciałbym Państwu polecić. Płyta stawką jest Wolność Iwana Komarenki. To są piosenki z okresu pandemii i walki przeciwko segregacji sanitarnej, w której Iwan Komarenko brał udział, a także książka i płyta z muzyką, z hołdem muzycznym dla Zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych u boku Bartka i książka, taka broszura opisująca historię Bartka, czyli bohatera podziemia antykomunistycznego z południa Polski. Polecam książki Cezarego Piotra Tarkowskiego, autora z Lublina, Wigilijna noc radosna, bardzo dobra i bardzo wartościowa książka i dla dorosłych, i dla dzieci. Tego samego autora książka Lis Barnaba, no taka w formie bajki, trochę też bajki dla dorosłych można powiedzieć, o historii relacji chrześcijańsko-żydowskich. A także książka autobiograficzna, w pewnym sensie takie wspomnienia. Bywało gorzej, bywało śmieszniej. To również Cezary Piotr Tarkowski, autor, którego bardzo polecam. Z innych książek to osoby znane z naszych programów. Henryk Pająk, kilka tytułów. Jedna seria to Chazarska dzicz panem świata. Tu w ręku trzymam tom pierwszy, Zagłada Rosji. Łącznie tych tomów jest 4. Seria Na wschodzie bez zmian, tom pierwszy, to jest seria dotycząca sytuacji na Ukrainie, wojny rosyjsko-ukraińskiej, która się rozpoczęła w roku 2022. Polecam książkę również znanej z naszych programów sprzed jakiegoś czasu, dr Miry Modelskiej-Krycz, Lichwa, likwidator życia, szczęścia i majątku. Książka częściowo wspomnieniowa, a częściowo dotycząca tego tematu, który jest poruszony w tytule. Polecam książkę dominikanina, ojca doktora Jacka Marii Norkowskiego, który jest nie tylko duchownym, ale również doktorem nauk medycznych. Człowiek umiera tylko raz. Mało znane fakty dotyczące śpiączki, stanu wegetatywnego i śmierci mózgowej. Bardzo ważny głos w dyskusji bioetycznej w Polsce. Polecam książki w pewnym sensie już historyczne. Rewolta marcowa, narodziny, życie i śmierć PRL-u. Jerzy Brochocki. Pod tym pseudonimem kryje się Ryszard Gontarz, uczestnik wydarzeń w marcu 1968 roku. Bardzo ważna pozycja. Polecam książkę kandydata na prezydenta w wyborach 30 lat temu, Stanisława Tymińskiego, Święte psy. Bardzo ważna książka. Wówczas wyszła, teraz w znacznej mierze pozostała nadal aktualna. Polecam książkę COVID-owe Jerze, o pierwszej fali pandemii COVID-19. Książka autorstwa Sławomira Kozaka, przedstawiająca te wydarzenia w kontekście różnych spraw międzynarodowych. Książkę o Ukrainie, Ukraina między wojną a pokojem. To jest druga część dotycząca tego tematu w serii Biblioteczka Myśli Polskiej oraz książka Jana Engelgarda, Roman Dmowski i 3 pokolenia narodowców o pokoleniach z końca XIX wieku i 2 kolejnych pierwszych pokoleniach na początku XX wieku. Bardzo ważna pozycja.
Wreszcie książki dotyczące polityki międzynarodowej, Media nienawiści, Anatomia psychozy antytrumpowej, Tomasz Błaut. Za rok wybory w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że warto tą książkę poznać i wiedzieć, jaka jest sytuacja przedwyborcza w Stanach Zjednoczonych. Książka profesora Artura Śliwińskiego, Życie wśród łupieżców, historia kryzysów i upadku gospodarczego Polski. Również bardzo ważna książka polskiego ekonomisty, który pisze o tym, jakie były przyczyny tego upadku właśnie ekonomicznego. Książka ambasadora Krzysztofa Balińskiego, Polska czy Polin? Sekrety relacji polsko-żydowskich. Bardzo ważna pozycja, bardzo ważny głos w tej dyskusji. Wszystkie książki, o których mówię, oczywiście do nabycia w cep-sklep.pl i może jeszcze cztery książki. Niebezpieczny związek, tajna współpraca USA-Izrael, amerykańskich autorów Andrew List i Cockburnowie. Bardzo dobrze napisana, obejmująca głównie okres pierwszych 20-25 lat istnienia państwa Izrael, a także książka Krystiana Jachacego Rewolucja peryferii. Bardzo ważne rozważania i ustrojowe, i ekonomiczne, i społeczne młodego autora związanego ze środowiskiem pracy polskiej. No i dwie pozycje istotne historycznie. Doktor Krzysztof Tracki, Młodość Witolda Pileckiego. Tu również jest fragment wspomnień, w zasadzie nie fragment, całe wspomnienia Witolda Pileckiego, które spisał we Włoszech, gdy trafił do drugiego korpusu polskiego generała Andersa. I książka w zasadzie dwa w jednym. Książki Witolda Hacke. Jedna dotyczy historii królowego mostu koło Białego Stoku. To jest właśnie siedziba, można powiedzieć, rodowa rodziny Hacke, a także druga książka, która jest wydana w tej samej oprawie, tylko w drugą stronę. Życiorys pułkownika doktora Czesława Hacke, który był szefem między innymi KEDYW-u na Białystokczyźnie. Myślę, że bardzo ważne pozycje, pięknie, pięknie wydane i ta książka o Witoldzie Pileckim i ta dotycząca historii rodziny Hacke w twardych oprawach. Bardzo ważne, bardzo wartościowe pozycje. Dziękuję bardzo. Zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą i do dokonania zakupów w naszym sklepie cep-sklep.pl. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Szczęść Boże.